Szanowni Państwo, dochodzimy do końca 16 rozdziału Księgi Objawienia, do ostatniego sądu siódmej czaszy, do wojny wszechmogącego Boga z narodami świata w Izraelu w miejscu zwanym Harmagedon, czyli Armagedon. Po przygotowaniach czasz sądu Bożego, o których czytaliśmy w rozdziale 15, teraz, w rozdziale 16, widzieliśmy ich manifestację. Te ostatnie siedem sądów były bardzo podobne do sądów siedmiu trąb, ale bardziej surowe i obejmujące całą ziemię w postaci wrzodów na wszystkich czcicieli Antychrysta. To był sąd pierwszej czaszy. Sąd drugiej czaszy był wylany na wszystkie morza i oceany, zamieniając je w krew, powodując zniszczenie wszystkich stworzeń żyjących w morzach. Sąd trzeciej czaszy, podobny do sądu drugiej czaszy, ale wymierzony na rzeki i źródła wód, również zamieniając je w krew. Sąd czwartej czaszy powoduje intensywny, palący żar, prawdziwe globalne ocieplenie. Sąd piątej czaszy dotyczył nadprzyrodzonej, literalnej ciemności nad całym Królestwem Antychrysta. Sąd szóstej czaszy spowodował wyschnięcie wielkiej rzeki Eufrat, by przygotować drogę dla 200-milionowej armii królów ze wschodu słońca, maszerujących do Izraela na wojnę wszechmogącego Boga w miejscu zwanym Armagedon. Teraz omówimy ostatni sąd, sąd siódmej czaszy, który zostaje wylany w powietrze, ale również powoduje wielkie trzęsienie ziemi i wielkie gradobicie. Księga Objawienia, 16 rozdział, 17 werset. Siódmy wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: stało się. Interesujące jest to, że ta czasza została wylana w powietrze. Jest to ostatnie miejsce, które pozostało pod władzą szatana. I teraz szatan wraz z jego demonami zostanie z tego miejsca wyrzucony i związany na 1000 lat. Jak pamiętamy z poprzednich wykładów, jednym z tytułów szatana jest władca mocarstwa powietrza. List do Efezjan, 2 rozdział, 2 werset. W których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Teraz, przez wylanie tej siódmej czaszy w powietrze, Bóg oczyszcza atmosferę ziemi ze wszelkich śladów dawnej obecności szatana. To jest trzecie i ostatnie usunięcie szatana z boskich niebios. W Biblii czytamy o trzech niebiosach, z których szatan był stopniowo usuwany. Księga Powtórzonego Prawa, 10 rozdział, 14 werset. Do Pana, Boga Twojego, należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 2 werset. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Trzecie niebo lub niebiosa niebios to siedziba Boga. To miejsce, gdzie znajduje się Boża świątynia i jego tron. Księga Objawienia, 11 rozdział, 19 werset. Potem świątynia Boga w niebie się otwarła
i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. W ten sposób Bóg przedstawił się ludziom. On użył naszej terminologii, której my możemy zrozumieć. W rzeczywistości Bóg jest wszechobecny i tak ogromny, że jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 8 rozdziale, 27 wersecie, mądre słowa króla Salomona, niebiosa nie mogą pomieścić Boga. Pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział, 27 werset. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Tak na marginesie, z polskich przekładów Biblii, jedynie przekład Nowej Biblii Gdańskiej tłumaczy pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, pierwszy werset poprawnie. Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. W przypisach pod numerem 2 czytamy, że to są niebo niebios lub niebo pisane z dużej litery. Hebrajski wyraz szamain jest w liczbie mnogiej i powinien być tłumaczony jako niebiosa, tak jak w tym przykładzie Biblii. W momencie buntu szatana on został wyrzucony z trzeciego nieba, które do tej pory było jego stałym miejscem zamieszkania. Księga Izajasza, 14 rozdział, 12 werset. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ale szatan dalej miał dostęp do Boga. Księga Joba, 1 rozdział, 6 i 7 werset. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Drugimi niebiosami jest przestrzeń kosmiczna, miejsce, gdzie są gwiazdy i planety. Księga Izajasza, 13 rozdział, 10 werset. Bo gwiazdy niebieskie i Orion nie będą jaśniały swym światłem. Słońce się zaćmi od samego wschodu i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. Te drugie niebiosa są dostępne dla szatana i jego demonów do czasu, kiedy po sądzie trąby numer 7 szatan i jego demony zostaną wyrzucone z tego drugiego nieba i już nie będą mieli do niego dostępu. Księga Objawienia, 12 rozdział, 7 i 8 werset. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. Po przegranej walce z Archaniołem Michałem i jego świętymi aniołami, szatan i jego demony zostaną strąceni na ziemię w połowie okresu gniewu Bożego i wiedząc, że zostanie mu tylko 42 miesiące wolności, szatan rozpęta wielki ucisk. Księga Objawienia, 12 rozdział, 9 werset. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Tak więc pierwsze niebiosa to jest ziemska atmosfera, miejsce dla ptaków, stały się teraz miejscem dla szatana i jego demonów.
Księga Psalmów, 104, werset 12. Nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, z pomiędzy gałęzi głos swój wydaje. Księga Objawienia, 16 rozdział, 17 werset. Siódmy wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: stało się. Teraz czytamy, że na te pierwsze niebiosa w powietrze została wylana ostatnia, siódma czasza gniewu Bożego. Kiedy dojdziemy do 20 rozdziału, to zobaczymy, że również z tych pierwszych niebios szatan zostanie usunięty i wrzucony do czeluści na 1000 lat. Księga Objawienia, 20 rozdział, 1 i 2 werset. Potem ujrzałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Księga Objawienia, 16 rozdział, 17 werset. Siódmy wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: stało się. Te sądy pochodzą od Boga, który jest na tronie w Jego niebiańskiej świątyni. Stamtąd też apostoł Jan słyszał donośny głos samego Boga mówiący: stało się. Jest to ostatni sąd z tych ostatnich siedmiu sądów czasz gniewu Bożego. Już nic więcej nie jest potrzebne do zrobienia, aby nastało tak długo oczekiwane Królestwo Boże. To przypomina nam ostatnie słowa umierającego Jezusa, zanotowane w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 30 werset. Wykonało się i skłoniwszy głowę oddał ducha. W tych słowach wykonało się Jezus potwierdził pomyślnie zakończoną misję zbawienia ludzkości. Jego doskonała, ofiarnie przelana krew jest wystarczająca do zbawienia każdego człowieka. Nic więcej nie jest już potrzebne. Jezus wykonał wszystko niezbędne dla naszego zbawienia. To jest ostateczny sąd, który będzie musiał być wylany na ziemię przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Tylko wtedy ziemia będzie w pełni przygotowana na Jego przyjście i Jego wspaniałe 1000-letnie królestwo. W tych dobitnych słowach stało się, mamy złowieszcze wprowadzenie do tego ostatniego sądu siódmej czaszy, gdzie Bóg całkowicie zakończy swoje dzieło oczyszczania i zmiany ziemi i jej systemów. Takie same słowa Jezus wypowie również przy końcu 1000-letniego królestwa, kiedy On stworzy nowe niebiosa i nową ziemię. Nawet to 1000-letnie królestwo, jakkolwiek piękne i doskonale zaprojektowane, będzie nadal skażone grzechem, ponieważ ludzie, którzy w swoich grzesznych ciałach przeżyją Armagedon, będą dalej grzesznikami i będą rodzić grzeszne dzieci. A zatem musi nastąpić jeszcze jedno oczyszczenie przy końcu 1000-lecia. Chrystus stworzy nowe niebiosa i nową ziemię, mówiąc po raz ostatni: stało się. Księga Objawienia, 21 rozdział, 6 werset. I rzekł mi: stało się. Jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zawartość tej ostatniej, siódmej czaszy wylanej w powietrze
rozprzestrzenia się do każdego zakątka Ziemi, powodując katastrofalne zjawiska atmosferyczne. Księga Objawienia, 16 rozdział, 18 werset. I nastąpiły błyskawice i głosy i gromy i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi, takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. O donośnych głosach w niebie, błyskawicach, gromach i trzęsieniu ziemi czytaliśmy już wcześniej, kiedy zatrąbił siódmy anioł, ogłaszając nastanie Królestwa Bożego. Księga Objawienia, 11 rozdział, 15 werset. I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków. Księga Objawienia, 11 rozdział, 19 werset. Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. To było zapowiedzią tego, o czym teraz czytamy. Anioł siódmej trąby zapowiedział przyjście królestwa, a teraz z sądem siódmej czaszy to królestwo staje się rzeczywistością. Księga Objawienia, 16 rozdział, 18 werset. I nastąpiły błyskawice, i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi, takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. Oczywiście w historii ludzkości zawsze były trzęsienia ziemi i zawsze miały one ogromny wpływ na psychikę ludzkości. Jak czytaliśmy wcześniej, kiedy zostali zabici dwaj świadkowie, prorocy Mojżesz i Eliasz na ulicach Jeruzalem, to również nastało wielkie trzęsienie ziemi, skutkiem czego było zniszczone 1/10 część Jeruzalem i śmierć 7000 jej mieszkańców. Księga Objawienia, 11 rozdział, 13 werset. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła 10 część miasta. I skutkiem trzęsienia ziemi zginęło 7000 osób, a pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. Każde trzęsienie ziemi mocno działa na psychikę ludzi. I tutaj czytamy o pozytywnym wpływie tego trzęsienia ziemi na tych, którzy je przeżyli. Widząc walące się budynki miasta i ciała zabitych, pozostali przy życiu, ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. Ale jak zobaczymy za chwilę, niestety nie taka będzie reakcja ludzi na trzęsienie ziemi i inne plagi tej siódmej czaszy gniewu Bożego. Kiedy ta siódma czasza zostanie wylana na ziemię, ludzkość doświadczy największego wstrząsu, jaki kiedykolwiek miało miejsce od czasu istnienia człowieka na ziemi. W Starym Testamencie mamy wiele proroctw o tym największym i ostatnim trzęsieniu ziemi. Księga Izajasza, 24 rozdział, od 18 do 21 wersetu. Tak upusty otworzą się w górze i podwaliny ziemi się zatrzęsą. Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki, ziemia pękając wybuchnie. Ziemia zadrgawszy zakołysze się. Ziemia się mocno będzie zataczać jak pijany i jak budka na wietrze będzie się chwiała. Grzech jej zaciąży nad nią, tak iż upadnie i już nie powstanie.
nastąpi w ów dzień to, iż Pan skaże wojsko niebieskie tam, w górze, i królów ziemskich tu, na dole. Księga Ageusza, 2, 6. Bo tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, a jest to jedna chwila, a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Księga Joela, 4, 16. A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. To powinno uświadomić nam fakt, że rzeczy, dla których często żyjemy, są w tym świecie bardzo tymczasowe. Jak z tych wersetów wynika, wszystko, co może być wstrząśnięte, zostanie wstrząśnięte. A zatem powinniśmy zachować właściwą perspektywę w naszym życiu i starać się raczej o sprawy, które nie ulegną zniszczeniu. W liście do Hebrajczyków, w 12, od 26 do 28 wersetu, dostajemy taką radę. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. To wszystko, co obecnie znamy, cała ta współczesna cywilizacja ulegnie zagładzie, ale to nie jest tragedią dla nas, ponieważ jesteśmy spadkobiercami czegoś, co jest niewzruszone. Jesteśmy spadkobiercami nadchodzącego Królestwa Bożego i dzięki Bożej łasce służymy Bogu ze czcią i bojaźnią. Ten sam apostoł Jan, który napisał Księgę Objawienia, wcześniej napisał 3 listy i w jego 1 liście, w 2, od 15 do 17 wersetu, tak napomniał wszystkich chrześcijan. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Wszystko, co ten świat ma do zaoferowania, ulegnie zniszczeniu. I Księga Objawienia przypomina nam o tym. Przypomina nam o nadchodzącym trzęsieniu ziemi, gdzie dosłownie wszystko, co może zostać wstrząśnięte, zostanie wstrząśnięte. Księga Objawienia, 16, 18. I nastąpiły błyskawice i głosy i gromy i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi, takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. Jak wielkie będzie to trzęsienie ziemi? To potężne trzęsienie ziemi nie tylko zmieni topografię kontynentów i każdego narodu, ale w dużej mierze zniszczy wszystkie dumne miasta na ziemi. Dotyczy to zwłaszcza potężnego Babilonu, najwspanialszego ze wszystkich miast. Profesor Henry Morris w książce The Revelation Record, Wykład Objawienia, daje nam taki komentarz do tego wersetu. Ale to ostateczne trzęsienie ziemi nie ma precedensu ani analogii. Przez wieki miały miejsca trzęsienia ziemi w różnych miejscach,
od czasu potężnych ruchów tektonicznych, które zakończyły Wielki Potop. Ziemia była w stanie stresu i niestabilności, a od czasu do czasu, tu i tam, ta chwiejna równowaga ustępuje wielkim ruchom Ziemi, czasami z dewastacją człowieka i jego dzieł. Pierwszy potop był ogólnoświatową powodzią, po której przez wieki następowało wiele lokalnych powodzi. I odwrotnie, mnogość lokalnych trzęsień ziemi na przestrzeni wieków osiąga punkt kulminacyjny i kończy się ogólnoświatowym trzęsieniem ziemi. Wszystkie z nich, zarówno powodzie, jak i trzęsienia ziemi, można ostatecznie przypisać pierwszemu wielkiemu potopowi ze zmianami topograficznymi i atmosferycznymi, które spowodował. Skutki wszystkich tych pogarszających się zmian w fizycznym reżimie Ziemi muszą być w jakiś sposób naprawione w ucisku, aby piękny, przedpotopowy świat mógł zostać ożywiony w tysiącleciu. Potężne globalne trzęsienie Ziemi w siódmej czaszy jest ostatnim wydarzeniem, które do tego doprowadzi. Księga Objawienia, 16 rozdział, 19 werset. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na wielki Babilon, by mu dać kielich wina gniewu zapalczywości swej. Trzęsienie ziemi dotyka nawet wielkiego miasta, dzieląc je na trzy części. Jednak to miasto nie jest zniszczone. Ono nie runęło, a tylko rozpadło się na trzy części. Ponieważ to miasto jest odróżnione od Babilonu, i ponieważ Babilon, podobnie jak inne miasta pogan, ma być całkowicie zniszczony, jedynym logicznym wnioskiem jest to, że to wielkie miasto jest niczym innym jak Jeruzalem. Tak zostało Jeruzalem nazwane w Księdze Objawienia, 11 rozdział, 8 werset, gdzie czytaliśmy o zabitych dwóch świadkach na ulicach wielkiego miasta Jeruzalem. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. Tak też czytamy o nowym Jeruzalem, które stąpi z nowego nieba na nową ziemię po tysiącletnim królestwie. Księga Objawienia, 21 rozdział, 10 werset. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Księga Objawienia, 16 rozdział, 19 werset. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na wielki Babilon, by mu dać kielich wina gniewu zapalczywości swej. Tylko Jeruzalem ze wszystkich wielkich miast ziemi będzie w ten sposób oszczędzone przed całkowitym zniszczeniem podczas trzęsienia ziemi przy końcu okresu wielkiego ucisku. Jest to jedyne wieczne miasto i będzie trwać tak długo, jak długo ziemia będzie trwać w obecnej formie, ostatecznie zastępując je nowym Jeruzalem, jak czytaliśmy przed chwilą. Ale nawet Jeruzalem znacząco się zmieni podczas tego globalnego trzęsienia ziemi. Zaraz po powtórnym przyjściu Jezusa, kiedy On przyjdzie i będzie walczył z narodami, które zgromadziły się przeciwko Jeruzalem, Zachariasz podaje nam takie proroctwo dotyczące Jeruzalem. Księga Zachariasza, 14 rozdział, 4 werset. W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej,
a góra oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. Ale Zachariasz zapisuje również kolejne intrygujące proroctwo w 14 rozdziale, w wersecie 8. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód. Połowa z nich popłynie do Morza Wschodniego, a połowa do Morza Zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie. Profesor Henry Morris w książce The Revelation Record daje nam taki komentarz do tego wersetu. Mimo że góra Syjon pozostaje nietknięta przez wielkie trzęsienie ziemi, w jakiś sposób wielkie źródło artezyjskie otworzy się w górach, tworząc dużą rzekę. To z pewnością będzie źródłem wody, która płynie ze świątyni tysiąclecia do Morza Martwego, uzdrawiając wody tego słonego jeziora. Nie wiadomo, gdzie znajduje się ta cudowna artezyjska wodonośna warstwa, której szczelinę przebije trzęsienie ziemi i której wody pod ciśnieniem zostaną następnie uwolnione w tak obfitych zapasach do Jerozolimy. Bóg wie jednak, gdzie to jest i jaki dokładnie podziemny kanał musi zostać otwarty przez trzęsienie ziemi, aby przenieść wody w górę do Syjonu. Tak więc, podczas gdy inne miasta są niszczone przez potężne trzęsienie ziemi, święte miasto Boże staje się piękniejsze i doskonale położone niż kiedykolwiek przedtem. Profesor Charles Feinberg w jego książce God Remembers, A Study of Zachariah, Bóg pamięta, studium Zachariasza, tak komentuje ten powyższy werset. Wody żywe to te, które wypływają z ziemi i trwają. Woda deszczowa trafia do morza. Wschodnie morze to morze martwe, lub jak nazywają je Hebrajczycy, morze słone, ponieważ Hebrajczycy patrzyli na wschód. Morze zachodnie lub morze tylne to morze śródziemne. Woda będzie płynąć przez całą ziemię obiecaną, ograniczoną od wschodu przez Morze Martwe, a od zachodu przez Morze Śródziemne. Strumienie te będą pełne nie tylko zimą, kiedy zbiorniki wodne są pełne wszędzie w Palestynie, ale także latem, kiedy naturalne strumienie są suche w ziemi obiecanej. Orzeźwiające, obfite wody, które Bóg da nieustannie. Księga Objawienia, 16 rozdział, 19 werset. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części, i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na wielki Babilon, by mu dać kielich wina, gniewu zapalczywości swej. Pod drugocącymi ciosami bezprecedensowego globalnego trzęsienia ziemi wszystkie główne miasta zostaną zniszczone. Wiele wielkich miast świata wzdłuż wybrzeży kontynentów mogło już zostać zalanych przez wzrost poziomu morza towarzyszący szybkiemu topnieniu czap lodowych w palącym słońcu czwartej czaszy. Teraz miasta na wyższych wysokościach wewnątrz lądu również zostają zniszczone. Czy możemy wyobrazić sobie, jakie wielkie zniszczenie milionów ludzi będzie w tym czasie? Jaki ogromny chaos i panika zapanuje wśród pozostałych ludzi, kiedy takie wielkie miasta jak Paryż, Rzym, Berlin, Moskwa, Beijing, Tokio, Chicago, New Delhi, San Paulo, Mexico City, Los Angeles i wiele innych ulegną zniszczeniu? Księga Objawienia, 16 rozdział, 19 werset.
A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na wielki Babilon, by mu dać kielich wina, gniewu zapalczywości swej. Losy tych dwóch przeciwnych sobie miast, Jeruzalem, święte miasto Boga Izraela, i Babilon, miasto szatana, które od początku swego istnienia najpierw jako Babel, a w czasie wielkiego ucisku jako przyszła stolica Imperium Antychrysta, są opisane w tym wersecie. Jeruzalem rozpadło się na trzy części, ale jego wspaniała przyszłość jest zapewniona. Los Wielkiego Babilonu jest jednak diametralnie inny. Wszystkie inne miasta narodów upadły, leżąc w ruinie, ale potencjalnie nadające się do odbudowy w ciągu tysiącletniego królestwa. Babilon taki nie jest, ponieważ jest on szczególnym obiektem Bożego gniewu i musi służyć jako lekcja obrazowa dla całej ludzkości na zawsze. Babilon musi być zmuszony do picia wina gniewu Bożego i zostanie strącony tak gwałtownie, że nie pozostanie po nim żadnych śladów. Księga Objawienia, 18 rozdział, 21 werset. I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński i rzucił w morze, mówiąc: tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. Proszę zauważyć, że Babilon to jest miasto, wielka stolica, tak samo jak Jeruzalem jest miastem nazwane Wielkim Miastem. Temat Wielkiego Babilonu jest w oczach Boga tak ważny, że Jan był zmuszony poświęcić całe dwa rozdziały swojej Księgi Objawienia, żeby opisać przyszłość tego miasta. W Biblii miasto Jeruzalem jest wymienione 800 razy. Miasto Babilon jest wspomniane 300 razy. Po raz pierwszy o Jeruzalem i Babilonie czytamy w Księdze Rodzaju, a później przez całą Biblię czytamy o losach tych dwóch antagonistycznych miastach. Za każdym razem Jeruzalem oznaczał miasto Jeruzalem. I tak też za każdym razem, kiedy czytamy w Biblii o Babilonie, to zawsze i bez wyjątku 300 razy odnosi się do miasta Babilon. Dlaczego więc teraz przy końcu Biblii nagle miałoby się zmienić znaczenie nazwy tego miasta Babilon? Księga Objawienia, 16 rozdział, 19 werset. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na wielki Babilon, by mu dać kielich wina gniewu zapalczywości swej. Tak na marginesie te słowa "i wspomniał Bóg" wcale nie znaczą, że przez wieki Bóg zapomniał o Babilonie i teraz sobie o nim przypomniał. Bóg nie cierpi na zanik pamięci. Tak jak Bóg nie zapomniał o Noem podczas potopu, pomimo że użyte jest tutaj słowo "pamiętał". Księga Rodzaju, 8 rozdział, 1 werset. Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opadać. Profesor Arnold Fruchtenbaum w książce The Book of Genesis, Księga Rodzaju, tak wyjaśnia znaczenie tego słowa. Punkt zwrotny zaczyna się od wspomnienia Boga w wersecie 1a. Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które z nim były w arce.
Słowo pamiętać nie oznacza pamiętać w tym sensie, że Bóg chwilowo zapomniał o arce i jej mieszkańcach. Oznacza to raczej pamiętanie w sensie działania w kierunku podmiotu. Na przykład w Księdze Wyjścia w 2 rozdziale 24 wersecie Bóg przypomniał sobie o swoim przymierzu z patriarchami w celu ocalenia Izraela. W Księdze Jeremiasza w 2 rozdziale 2 wersecie Bóg pamiętał o Izraelu z myślą o jego przywróceniu. W Księdze Jeremiasza w 31 rozdziale 20 wersecie Bóg przypomniał sobie o Efraimie z zamiarem okazania mu miłosierdzia. A w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale 54 wersecie Bóg pamiętał o Izraelu z zamiarem posłania Mesjasza do Izraela. Księga Objawienia, 16 rozdział, 20 werset. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. Nie tylko miasta będą zburzone, ale wyspy i góry zaginą. Proszę zauważyć, że nie tylko kilka czy kilkanaście wysp zostanie zniszczonych, ale każda wyspa zaginie. Takiego trzęsienia ziemi nie było w historii świata, ale takie trzęsienie ziemi nadchodzi. Księga Objawienia, 16 rozdział, 20 werset. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. To nadchodzące trzęsienie ziemi całkowicie zmieni topografię naszej planety. Wielkie łańcuchy gór, takie jak Andy w Ameryce Południowej, góry skaliste w Ameryce Północnej, wielka skarpa afrykańska w Afryce, Alpy w Europie, wielkie góry wododziałowe w Australii, góry transantarktyczne na Antarktydzie i Himalaje w Azji mają decydujący wpływ na klimat i pogodę całego świata. To wszystko ulegnie zmianie przy końcu okresu wielkiego ucisku, przygotowując ziemię na nadchodzące tysiącletnie Królestwo Boże z jego umiarkowanym klimatem, gdzie pustynie zamienią się w urodzajne pola. Księga Izajasza, 31 rozdział, 1, 2, 6 i 7 werset. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zamieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód. Zgodnie z wyrokiem szóstej pieczęci, trzęsienie ziemi było tak wielkie, że każda góra i wyspa została z miejsc swych poruszona. Księga Objawienia, 6 rozdział, 12 werset. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. Księga Objawienia, 6 rozdział, 14 werset. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. Niemniej jednak góry i wyspy, które są podmorskimi górami, nadal istniały, gdy ruchy ziemi ustały. One zostały jedynie poruszone ze swych miejsc, zostały jedynie przesunięte. Teraz, w czasie tego bezprecedensowego światowego trzęsienia ziemi,
Każda wyspa i wszystkie góry przestały istnieć. Prorok Izajasz opisuje, jak potężne będzie to trzęsienie ziemi, jakiego nie było od początku świata. Księga Izajasza, 13 rozdział, 13 werset. Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach na skutek oburzenia Pana zastępów, gdy rozgorzeje gniew Jego. Księga Izajasza, 40 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Głos się rozlega. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszystkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Profesor Henry Morris w książce The Revelation Record tak komentuje te dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze z plagi szóstej pieczęci i to z plagi siódmej czaszy. Ale to, co było tylko gwałtowną zmianą, teraz pod wpływem tej ostatniej plagi stanie się katastrofalne. Wcześniej góry i wyspy tylko przeniosły się ze swoich miejsc. Teraz nie znaleziono żadnej wyspy i góry. Wielkie góry i wyspy świata znikną, a wszystkie ich wielkie masy granitu, wapienia i piaskowca zostaną rozbite i przeniesione na dno morza. Natomiast głębokie baseny oceaniczne zostaną zasypane, przywracając w ten sposób poziom morza do ich dawnych, wyższych wysokości. Ale z większością ich poprzednich wód, teraz wyniesionych ponad troposferę, rozpostartych w wielkim baldachimie pary wodnej, tak jak to było w czasie stworzenia. Delikatna, pofałdowana topografia przedpotopowego świata zostanie przywrócona. Nie będzie już wielkich, niedostępnych, nie nadających się do zamieszkania pasm górskich, pustyń czy czap lodowych. Fizyczne środowisko tysiąclecia będzie w dużej mierze odnową przedpotopowego środowiska. Baldachim wody chroniący ziemię przed szkodliwym promieniowaniem słońca spowoduje, że tak jak przed potopem długość ludzkiego życia zostanie przedłużona. Chociaż będzie to bardzo korzystne dla przyszłych mieszkańców świata, te ziemskie konwulsje będą niezwykle przerażające dla obecnych mieszkańców. Księga Objawienia, 16 rozdział, 21 werset. I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi, a ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka. Czy grad nie przypomina nam o siódmej pladze z Księgi Wyjścia? Księga Wyjścia, 9 rozdział, od 22 do 26 wersetu. Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę do nieba, by spadł grad na całą ziemię egipską, na człowieka, na bydło, na wszelką trawę polną na ziemi egipskiej. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot i grad i spadł ogień na ziemię. Pan spuścił również grad na ziemię egipską. I powstał grad i błyskawice z gradem na przemian tak ogromne, że nie było takich na całej ziemi egipskiej od czasu, gdy Egipt stał się narodem. I spadł grad na całą ziemię egipską, na wszystko, co było na polu,
Grad zniszczył ludzi, zwierzęta i wszelką trawę polną oraz złamał każde drzewo na polu. Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli Izraelici, nie było gradu. Czy kiedykolwiek zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego jest tu tak wiele podobieństw do Księgi Wyjścia? Najpierw mieliśmy plagę wrzodów, czasza numer 1, która odpowiadała egipskiej pladze numer 6. Potem woda w morzach i rzekach zamieniła się w krew, czasza numer 3, która odpowiadała egipskiej pladze numer 1. Następnie była plaga ciemności, czasza numer 5, która odpowiadała egipskiej pladze numer 9. Sąd czaszy numer 6, żaby wychodzące z uzbestii, co odpowiada egipskiej pladze numer 2. I teraz czytamy o gradobiciu, sąd czaszy numer 7, która również odpowiada egipskiej pladze numer 7. Skąd te podobieństwa? Po pierwsze, tak jak egipskie plagi były dosłowne, tak też te plagi, o których czytamy w Księdze Objawienia, również są dosłowne. Po drugie, tak jak plagi z Księgi Wyjścia stawały się coraz bardziej intensywne, to jest dokładnie to, co czytamy w Księdze Objawienia. Po trzecie, tak jak Faraon zatwardził swoje serce przeciwko Bogu, tak właśnie postępuje ludzkość w odpowiedzi na te plagi. Po czwarte, tak jak Bóg ostatecznie złamał opór Faraona, wyzwolił swój naród z niewoli egipskiej i ostatecznie zniszczył Faraona w Morzu Czerwonym, tak też Bóg złamie opór szatana, wyzwoli swój lud z jego niewoli i ostatecznie zniszczy szatana w jeziorze ognia. To, co Bóg zrobił w Księdze Wyjścia, to dokładnie to samo Bóg robi w Księdze Objawienia. On wyrywa całą ziemię z niewoli, w której była od czasu upadku człowieka. List do Rzymian, 8 rozdział, od 20 do 22 wersetu. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Księga Objawienia, 16 rozdział, 21 werset. I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi, a ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka. Zapewne widzieliśmy lub słyszeliśmy o gradobiciu wielkości piłeczek golfowych, a nawet o gradzie wielkości tenisowych piłek. Ale to nie dorównuje w niczym tego gradobicia, o którym czytamy, że będzie o wadze talentu. W uwagach marginesowych Biblii Tysiąclecia mamy odnośnik do słownika tej Biblii, gdzie pod hasłem talent czytamy, że jest to waga złota lub srebra równa 34,272 kg. Możemy tylko sobie wyobrazić, jakie ogromne zniszczenie spowodują te spadające z nieba ponad 30-kilogramowe głazy wraz z największym trzęsieniem ziemi wszechczasów, spadające góry, otwierające się wielkie szczeliny w oceanach, rozpadające się konstrukcje ludzkich budowli i przerażające fale oceanów atakujące wybrzeża. To będzie totalne zniszczenie, scena niesamowitego horroru i rzezi.
gwałtownym ruchom Ziemi z konieczności towarzyszyć będą potężne eksplozje wulkaniczne, rozprzestrzeniające nie tylko popiół, ale także duże fragmenty skał na wielkich obszarach. Jedynym trafnym opisem jest grad wielkich skał spadających na ludzi z nieba. Nic dziwnego, że apostoł Jan opisuje tę plagę jako bardzo wielką. Jaka jest reakcja pozostałych przy życiu ludzi na tą wielką plagę? Księga Objawienia, 16 rozdział, 21 werset. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka. Profesor David Hawking w książce The Book of Revelation, Understanding the Future, Księga Objawienia, Zrozumienie przyszłości, tak komentuje ten werset. Zdumiewające jest czytanie reakcji ludzi na Ziemi na tę niezwykłą katastrofę. Zniknie wszelka nadzieja na przetrwanie i nic poza ruinami i dowodami całkowitego zniszczenia nie będzie widoczne. A jednak ludzie nie pokutują, ale zamiast tego bluźnią Bogu za to, że to robi. Taka postawa ludzi nie powinna nas dziwić, bowiem taka jest ludzka natura. Bóg dał ludziom wiele okazji do pokuty i nawrócenia się do Niego, zanim nastąpią te okropne sądy, o których czytaliśmy. Ale większość ludzi po prostu trwa w swojej własnej deprawacji, nie odpowiadając na boską ofertę zbawienia. To przypomina zachowanie ludzi podczas jednego z największych kazań, które zostało kiedykolwiek wygłoszone przez apostoła Pawła w Areopagu. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 32 werset. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Tak samo jest też teraz. Jedna grupa ludzi śmieje się z naszego głoszenia Ewangelii o zbawieniu przez wiarę i tylko przez wiarę w imię Jezusa, w Jego osobę i Jego uczynki. Inna grupa odkłada decyzję na później, mówiąc: posłuchamy cię o tym innym razem, teraz jestem zajęty, nie zawracaj mi teraz głowy jakąś tam Ewangelią. Tacy ludzie nie zdają sobie sprawy, że odkładając decyzję, właśnie ją podjęli. Ludzie zakładają, że będzie jutro, ale jutro może nie nadejść. Niestety, tak jak było podczas kazania apostoła Pawła, tak jest i teraz, że tylko niewielu nawraca się do Boga. Drogi przyjacielu, jak ty reagujesz na Ewangelię, na dobrą nowinę o naszym zbawieniu teraz, zanim nastaną na ziemi te okropne Boże sądy? Jezus wyszedł z wieczności, z nieba i przyszedł na ziemię, żeby wypełnić ogromną przepaść, jaka istnieje pomiędzy świętym Bogiem a grzeszną ludzkością. Przez swoją śmierć, pogrzebanie, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, Jezus uczynił wszystko, co możliwe, abyśmy stali się sprawiedliwymi przed Bogiem. Nic więcej nie można zrobić, a wszystko, o co nas Pan Jezus prosi, to uwierzyć w Jego uczynki, w Jego obietnice i przyjęcie Jego daru zbawienia. To wszystko i nic więcej. Tak więc, drogi przyjacielu, przyjmij ten dar dzisiaj. Jutro może być już za późno.
Jeżeli Bóg pozwoli, następnym razem zobaczymy, jaki los czeka jednego z miast zwanego Wielkim Babilonem. Zostańcie z Bogiem.